Cześć, to ja Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj zajmiemy się krótkim, filozoficznym tematem, takim wręcz na grudniowe popołudnia, wieczory, a mianowicie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy warto być samoukiem. Opowiadałam już o fanartach, opowiadałam już o tworzeniu własnych postaci, więc po prostu czas na taki prosty filozoficzny deser. Moim zdaniem sprawa jest dość skomplikowana, jeśli chodzi o kwestie nauki dla takiego samouka, bo mamy dwie drogi. Możemy uczyć się od siebie, to znaczy chodzi mi o to, że samodzielnie, na przykład oglądając filmy na YouTubie, a możemy na przykład iść na ASP, czyli na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie nas nauczą warsztatu lub tego, w jaki sposób możemy sobie pomagać. Niby wiem, że są książki, że są poradniki, że są tutoriale, czyli filmiki edukacyjne. Ja należę do tych osób, które co prawda mogą sobie czytać materiały edukacyjne na dany temat, ale z własnego doświadczenia widzę, że najlepszym przypadkiem jest taki fakt, jak mam nauczyciela, który mi powiedzmy podpowie w którymś kierunku. Albo jakie mogę używać metody, które będą w moim przypadku najbardziej skuteczne. To taka tajemnica Polichinela, myślę, że część z Was wie, ale na przykład szkicowanie ołówkiem to taki zwykłym ołówkiem, to dla mnie jest dość trochę problematyczna rzecz. Zdecydowanie wolę robić to kredką, ba, przez wiele lat to używałam jako do szkicowania sobie rzeczy czarnego długopisu, więc porady niektórych osób na temat ołówka są dla mnie takie średnie. Tak samo wiem, że o ile nie zniechęcam Was do tego, czy rysowanie brył. Mówią, że to są podstawy, że na ASP to są podstawy. Ale ja na przykład zawsze uważałam, że podstawami są przede wszystkim takie rzeczy jak mieszanie kolorów. To chyba pokazuje, że jeśli chodzi o wiedzę zdobywaną z internetu, no to ja na przykład należę do tych osób, które mają pewne problemy, jeśli chodzi o naukę od kogoś. Zupełnie inaczej jest, jak rozmawiam z kimś w cztery oczy, a Wy jak macie z tym samouctwem? Czy uważacie, że warto być samoukiem, czy nie? Ja uważam, że jest to taka sprawa nie do końca satysfakcjonująca. Może dlatego, że uważam, że właśnie brak nauczyciela, który od najmłodszych lat Wam po prostu będzie dla Was wsparciem, będzie Was po prostu dawał bardzo konkretne wskazówki Wam, po prostu obserwując Wasze umiejętności, Wasze możliwości, jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż oglądanie najbardziej fantastycznych materiałów dydaktycznych w internecie. Ja akurat, no nie tak mi się losowo złożyło, że jestem samoukiem, ale gdybym mogła pójść inną drogą i gdybym miała powiedziane, bo rozłożono przede mną by karty, nie? Samouk, ucz się samodzielnie lub idź na ASP, to ja jednak bym zaryzykowała i poszła na ASP. Po prostu argumenty niektórych ludzi, którzy owszem posiadają pewne umiejętności, moim zdaniem wynikają po prostu z tego, że mieli do czynienia ze szkołą, umownie bym powiedziała, że plastyczną, szkołą artystyczną. I nie zmylcie się, bo moim zdaniem jak ktoś był na architekturze i coś tam go tam uczono na tej architekturze, to też jest szkoła w pewnym sensie plastyczna. Chodziło mi o takim artystycznym kącie. Możecie się oczywiście ze mną nie zgadzać wybitnie. Moim zdaniem, jeśli samouk ma możliwość kontaktowania się z jakimś artystą, który, mówiąc artysta, mam tu oczywiście na myśli osobę, która osiąga pewne sukcesy w swojej dziedzinie, to jest to fantastyczna opcja i nie sugerujcie się po prostu opiniami, że nie warto iść na szkołę artystyczną, nie warto brać udziału w jakichś warsztatach, które udoskonalą Wasze umiejętności, tylko internet, tylko bycie samoukiem, tylko oglądanie popularnych rysowników, którzy faworyzują cudzoziemców. Dla mnie to jest śmieszne. Oczywiście dla Was niekoniecznie musi być to śmieszne, ale ja uważam, że tak. Bycie samoukiem to jest fajna sprawa, ale jeśli
macie możliwość poznania mistrza, który was troszeczkę poprowadzi, to warto skorzystać z tego drogowskazu. I tyle ode mnie na temat dywagacji o samouctwie lub nie samouctwie. Pozdrawiam i zachęcam do odpowiedzi na to pytanie, czy warto być samoukiem. Komentujcie ten filmik, udostępniajcie, liczę na wasze głosy, bo to zależy mi na tym, żeby te moje filmiki miały jakiś odzew. Nie bójcie się odpowiadać na to pytanie, nawet jeśli się wybitnie ze mną nie zgadzacie. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Pa. Justa.